Cześć! W tym filmie zaprezentuję autotransformator, czyli specjalny rodzaj transformatora, w którym tylko jedno uzwojenie spełnia jednocześnie rolę pierwotnego i wtórnego. Tego typu urządzenie jest bardzo praktyczne, ze względu na to, że za pomocą pokrętła możemy regulować napięcie na wyjściu w zakresie od 0 do 250 V. Moc tego transformatora to 500 VA. Czyli możemy podłączyć odbiornik o mocy do 500 W, ale jeżeli popatrzymy sobie na instrukcję i specyfikację tego urządzenia, to zauważyć można, że maksymalny prąd, czyli natężenie prądu, to 8 amperów. Zatem przy napięciu około 230 V z sieci zasilającej to około 2000 VA. Jednak przy takim odbiorze, na przykład grzejnika, autotransformator bardzo mocno się grzeje, przez co moim zdaniem może ulec uszkodzeniu. Szczególnie, że nie ma tutaj żadnego zabezpieczenia termicznego. Jest to prosty autotransformator kupiony w Chinach i spełnia swoje zadanie, ale jeżeli potrzebujemy do zastosowań profesjonalnych tego typu sprzęt, to warto kupić taki sprzęt, który ma odpowiednie zabezpieczenia. Tutaj widać wyświetlacz prezentujący napięcie na wyjściu. Dużo otworów wentylacyjnych. Mamy zaciski do przyłącza obwodu pierwotnego i wtórnego, a także pokrętło regulacyjne, dzięki któremu precyzyjnie regulujemy napięcie na wyjściu. Otworzę teraz ten autotransformator, żebyście mogli zobaczyć, jak prezentuje się wnętrze i jak działa przesuwanie szczotki węglowej po nawiniętym uzwojeniu na rdzeń toroidalny. Tutaj, jak widzicie, pokrętło jest przymocowane do łapy, do której jest zamontowana szczotka węglowa. Ta szczotka węglowa porusza się po nawiniętym uzwojeniu na rdzeniu toroidalnym w tym miejscu. Dzięki temu możemy płynnie regulować napięcie na wyjściu. Tego typu autotransformatory możemy wykorzystać w laboratoriach, serwisach, wszędzie tam, gdzie chcemy szybko, wygodnie, precyzyjnie regulować napięcie. Czyli przykładowo możemy podłączyć lampę LED, na przykład możemy podłączyć dowolne urządzenie i wyregulować napięcie dla tego urządzenia. Tutaj mamy żarówkę halogenową, która powinna pracować w zakresie 220-240 V. Ale możemy zaobserwować, że od znacznie niższego napięcia generowane jest światło. To samo możemy zrobić z wykorzystaniem LED czy wielu innych odbiorników elektrycznych. Dziękuję Wam za uwagę. Cześć!